René Polesz, mistrz europejskiej awangardy, po raz kolejny reżyseruje dla Teatru Rozmaitości. My sprawdziliśmy, czego tym razem będziemy mogli spodziewać się po jego kolejnej sztuce Jackson Polesz. Bo wszystko to jedna wielka historia sukcesu. Patrzcie na mnie, jako to stoję przed Państwem, jak gram w filmie o Jacksonie Polesz. Ta sztuka głównie dotyczy kreatywności, o tym, że kapitalizm współcześnie wymaga od nas wszystkich, żebyśmy byli kreatywni. Ale ja nie chcę być kreatywna. No ale poproszę, żebyś przyszła. Musimy coś zrobić, to może bądźmy kreatywni. Krytyka kapitalizmu generalnie. No, historia jest w zasadzie dość prosta, tak? Polako, spędziliśmy razem cudowną noc, gdy nagle ze drzwiami pojawił się mój mąż, albo moja żona. Przyjmowali rozmowę, w ostatniej chwili udało się schować kochankę do czasu. Myślę, że ten spektakl jest taką próbą spojrzenia na to wszystko z drugiej strony. Wojtek, nie chciałbyś sobie wyjść na scenę? Nie, nie. Na próbę krytyki tego wszystkiego. A ja jestem Magda Waterska. No to jest dla jakiej pani była coś? Nie, dobrze, to dalej. Nie, słuchajcie, no nie wiem, musimy coś wymyślić, potrzebujemy jakiejś sztuki, jakąś komedię kulturalną.